trwa szczyt klimatyczny Together, a my będziemy kontynuować temat dotyczący środków i finansowania tutaj zrównoważonego rozwoju. Ze mną jest pan Łukasz Dziekoński, prezes zarządu Montis Capital. Dzień dobry. Dzień dobry. W takim razie, jakie pan tutaj dostrzega główne problemy, jeśli chodzi o środki na tą zieloną transformację, bo takowych jest mało w Polsce. To znaczy, mało jest z perspektywy środków dostępnych od inwestorów instytucjonalnych, prywatnych. Bo myślę, że mamy całkiem sporo środków publicznych, tylko że te środki publiczne często są, no muszą mieć, razem współpracować z środkami prywatnymi po to, żeby były, mogły być wydane. I tutaj widzę bardzo duży problem, bo rzeczywiście brakuje pieniędzy od i zaangażowania takich instytucji jak duże firmy ubezpieczeniowe, czy to też sektor bankowy, czy to też firmy energetyczne, które byłyby właśnie chętne inwestować w tą fazę tych młodych technologii przy zielonej transformacji. I tu jest tutaj duży, widzę, problem. A jak to wygląda, jeśli chodzi o banki? Czy banki chcą tutaj brać w tym udział i na przykład wspierać, szczególnie na przykład młode przedsiębiorstwa? Niestety banki z perspektywy prawa bankowego są dość ograniczone do firm, które nie przynoszą dochodów, to znaczy zysków. I w przypadku braku tych zysków, no to większość z tych firm jest wyłączona z możliwości bycia finansowanym przez sektor bankowy. Musimy o tym pamiętać, że często te zielone technologie to są technologie, które dorastają dopiero i w ramach tych firm też dorastają do czasów, które będą komercyjnie bankowalne, no ale ktoś musi na samym początku ich w nie uwierzyć, zainwestować i je sfinansować. A tego niestety brakuje zrozumienia w polskim sektorze bankowym. W takim razie, jakie widzi pan tutaj możliwości rozwiązania tego problemu? Czy być może takie są już prowadzone w innych państwach Unii Europejskiej i warto byłoby je przenieść na polski grunt? Ja myślę, że z jednej strony to są oczywiście granty, które pochodzą z Unii Europejskiej i to w ramach nowej perspektywy budżetowej, czy to też właśnie teraz w ramach KPO, które zostało odblokowane. Plus do tego myślę, że jest dużo miejsca też na takie finansowanie przez fundusze inwestycyjne, takie jak nasz, które inwestują kapitałowo w młode przedsiębiorstwo i wierzą w tą technologię i pozwalają jej dalej rozwinąć się i dofinansowywać. Oczywiście byłoby nam łatwiej, jeżeli byśmy mieli jako partnerów właśnie duże instytucje bankowe, czy to też ubezpieczeniowe, bo wtedy byśmy mieli mieć więcej środków dostępnych do rozwoju i wspierania polskich młodych firm technologicznych. Dziękuję serdecznie za rozmowę, a moim Państwa gościem był pan Łukasz Dziekoński, prezes zarządu Montis Capital. Dziękuję bardzo.